Dzień dobry, witamy. O, witamy, tak, tak się z Wami witamy. Dzień dobry, podajemy łapkę, podajemy rękę na przywitanie. Tutaj Joszka skupiona, bo Tomek się ubiera, a jeśli się Tomek ubiera, to ona już wie, że będzie zaraz razem z Tomkiem wychodziła, bo ona tak, wiecie, jak ktoś wychodzi od nas z domu, to ona również musi, bo lubi po prostu być aktywna, lubi pobiegać sobie na dworzu. Oczywiście jak wychodzimy, to bardzo często też się z nią bawimy, rzucamy jej piłeczkę, żeby, wiecie, wybiegała się, wylatała, bo to jest rasa, która też potrzebuje bardzo dużo ruchu. Oprócz tego, że Kija poświęca jej czas i wychodzi z nią gdzieś tam na spacery, gdzieś tam na jakieś pola, żeby sobie pobiegała, wyhasała się, to jeszcze tutaj w ogródku również staramy się zapewnić jej trochę ruchu. My zaczęliśmy dzionek no dosyć wcześnie, przed 6 wstaliśmy, ogarnęliśmy się, zjedliśmy śniadanie. Ja za chwilkę ruszam do sklepu. Dzisiaj planuję kupić limandę, inaczej zwaną solę, na obiadek, także będzie ryba dzisiaj, tak przy piątku akurat trafiło. Do tego będą ziemniaki oczywiście i surówka z marchewki. I dzisiaj po obiadku przychodzi do nas też pani od korepetycji z matematyki. Także bardzo się cieszymy. Fajna nam się tutaj dziewczyna trafiła, bo ona jest, wiecie, niewiele starsza tak naprawdę od Kingi. Ale no, jest zdecydowanie umysłem ścisłym i fajnie potrafi wytłumaczyć. Fajnie tutaj dziewczyny są zadowolone, bo fajnie przekazuje im wszystko nasza kochana pani korepetytorka, także mam nadzieję, że no, takie korepetycje na pewno przyniosą same korzyści. Tym bardziej na przykład jak Kajusia będzie miała po niedzieli jakiś tam sprawdzian z matematyki, to tutaj pani ją przygotuje też pod ten właśnie sprawdzian. Także mam nadzieję, że wszystko przebiegnie pozytywnie i pomyślnie. Ja się w tej chwili zbieram, bo właśnie muszę wyjść do sklepu na jakieś tam małe zakupy. Później oczywiście jeszcze praca, jeszcze jakieś tam porządki w domu. Także dzień jak co dzień. Dzisiaj żadnych szaleństw nie będzie. I tyle. O, idzie już Tomek. Dzisiaj chyba jeszcze nie nagrywałeś z rana, co? Nie nagrywałem. Witam Was, kochani, serdecznie. No, cześć. Witamy. Piąteczek, piątunio, piątusiek. Tak, zaczynamy weekend. Zaczynamy weekend. Ciekawe, czy macie jakieś plany na weekend, czy raczej w domku, dajcie znać. My raczej nie mamy planów takich jakichś wyjątkowych. To znaczy nie, jutro przyjeżdża właśnie moja siostra z rodziną. No. Także będziemy wszyscy praktycznie w domu, rodzinnie. No i tak jak mówiłam, ostatnio przyjeżdża też Dzidzia. A, Dzidzia przyjeżdża. Dzidzia piesek. No to takie będzie. Dzidzia piesek przyjedzie, Tysonik mały. Tysonik. Także się przywitamy, bo jeszcze go na żywe oczy nie widzieliśmy. Dopiero się zapoznamy. Też jestem ciekawa reakcji Joszki. Bo zobaczę, no, jakiegoś tutaj, wiecie, dzieciak jakiś przyjedzie tutaj, będzie się wałęsał, będzie się tutaj rządził. A to przecież jej terytorium. Także na pewno pokażemy Joszce szczeniaczka. Na pewno tak, wiecie, weźmiemy go na rękę i pokażemy po prostu, że jest taki tak, puszek. Powąchała, poznała puszek, zapach. Okruszek, tak. A to będzie ziomal kukulka. No, bo to podobna rasa, nie? Tyle no. Tylko, że Tysonik jest miniaturką, a kukulek jest tak. No, normalny. Normalny. A, wiecie. Sprawa normalnością. Dyskusyjna sprawa. Tak. No także będzie, no fajna, będzie imprezka. Tak, także jutro spędzimy rodzinnie czas. Siostra wróciła z wakacji z rodziną, także też na pewno poopowiada trochę, tak, jakieś zdjęcia pokażą. No i na pewno będzie jak zwykle bardzo, bardzo miło. Oprócz tego wkrótce moja siostra będzie obchodziła swoje urodziny, także, także z tego powodu też się na kawie właśnie spotkamy. No a tymczasem myślę, że na razie się wyłączymy i wrócimy. Tak, później. Wrócimy później. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że wczoraj, przejdę sobie tam dalej. Wczoraj udało mi się wszystkie okna umyć, dlatego już się, kochani, do Was nie odzywałam, ale jestem zadowolona, bo wiecie, mam ogarnięte już z tymi oknami, bo już się martwiłam, bo wiecie, sobie zaplanowałam, że będę sobie okna myła.
a tu pogoda nie taka, a to wiecznie, a to zimno, a to deszczowo. I mówię, kurczę, no i kiedy, no i kiedy. I wczoraj taka super pogoda trafiła, że mi się udało w końcu umyć te wszystkie okna. Jak się wzięłam od rana, porobiłam sobie od rana część, później po południu część i tak miedzianek wczoraj faktycznie zleciał. No, także okna mam już ogarnięte, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Kinga nie lubi firanek, no to Kinga firanek nie ma. Kajusia ma taką firankę, zaraz Wam pokażę, jak się przedostanę. O, Kajusia ma tylko coś takiego na oknie. A tak ogólnie to w sumie nie lubimy w domu jakichś tam wielkich, długich firan, raczej tylko takie delikatne na oknie. Ewentualnie jakaś zasłonka do tego, taka wiecie, przyciemniająca. My akurat mamy, tam gdzie śpimy, to mamy także z ulicy, nam latarnia świeci prosto w oczy właśnie jak zasypiamy. I u nas się przydaje właśnie ta nasza zasłona. Chociaż przyznam Wam szczerze, że kiedyś myślałam o jakiejś tam rolecie też, żeby sobie zainstalować, ale no, póki co jest jak jest i jest dobrze tak jak jest. Odkurzacz wyjęty, bo dzisiaj będzie też odkurzanie, żeby trochę ogarnąć, tak. No, Tomek teraz tutaj jeszcze naczynia sobie wyjmuje w kuchni. Jedne chowam, jedne wyjmuję, to taka robota jest. No. Ale a tu nam się rybki moczą. Tak. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że nam się sprawdzają te kapsułki do zmywarki z Domola. Naprawdę bardzo dobre są i świetnie domywają naczynia. Pod warunkiem, że naczynia nie są, wiecie, mocno zaschnięte już, bo z tym wtedy też jest gorzej, jak one są za bardzo pozasychane. No dobra, to uciekam już teraz, bo czas goni. Już pora wyjść z domu. Pora wyjść. Także widzimy się, kochani, jeszcze później. Ucieranko marchewy. Ucieranko. Także będzie suróweczka pyszna. Z jabłuszkiem, z cytryną. Troszeczkę zawsze dodaję śmietany. Tutaj rybki dokupiłam, bo miałam za mało. Poszłam, dokupiłam. Także przygotowujemy się do obiadku. Ziemniaczki też już obrane, czekają na wstawienie. No i za chwilkę, tak, dziewczyny wrócą ze szkoły, będziemy jeść obiad i później będziemy czekać na panią od korków, a wieczorkiem jeszcze idziemy do innych zajęć, bardziej służbowych. Wieczorem bardziej służbowej, będziemy tak po 18 już będziemy wolni. No pewnie, dzisiaj pewnie tak. I zaczniemy weekendzik i będzie przyjęcie rodzinne w sobotę, nowy członek rodziny, już wszyscy wiedzą no, jaki. Piesio mały, no, kudłatek. Jak oczywiście pokażemy Wam jutro go, pokażemy Wam puszka małego, marchewa. Też tak te końcówki zjadam. No. No i taką marcheweczkę, wiecie, już nie... Czyli robi tak, jak Danusia ma przepis, ona jest taka winna, taka soczysta. Mhm. To Wam przepis podała przed chwileczką. Jabłuszko. No tak, no wiadomo, dużo marchwi, troszeczkę jabłka, sok z cytryny, cukier i trochę śmietany, żeby była taka właśnie bardziej soczysta. Jeszcze jedna i koniec. Wracamy do Was na chwilkę. Wracamy po obiadku. Tak, po obiadku. Obiad był pyszny. Tutaj się ukryliśmy w kali pokoju. Tak. A tam jest gęś pipa. Jesteśmy nawet dwie. Nawet dwie gęsi pipy. Tak. To, no takie mają imiona. No, takie mają imiona, no cóż. To już ktoś tam wymyślił kiedyś i tak zostało. Herba berba. Herba berba z cytrynką. Tak, my tutaj się ukryliśmy. Jesteśmy Gdynia. W ukryciu, w bunkrze jesteśmy. I sobie siedzimy z Tomkiem, bo jest pani od korków z matmy. Kinga już jest po lekcji, teraz jest Kajusia. Także my teraz tutaj sobie siedzimy i postanowiliśmy, że parę słów pogadamy sobie. Że wspaniałomyślnie ponagrywamy. Akurat mamy chwilkę wolną, bo później jeszcze nas czeka praca. No i teraz tak. Dzionek nam bardzo szybko znów zleciał, bo od rana trochę zajęć, trochę różnych spraw. Później zjedliśmy wspólnie, udało się dzisiaj wspólnie we czworo zjeść obiad. Sola była dzisiaj na obiadek. Mhm. No tak, widzieliście. Tak. Tak musieliśmy dokupić. Po obiadku szybko tam elegancko posprzątaliśmy i właśnie przyszła pani
od korepetycji, także fajnie wszystko, wiecie, jak człowiek jest zorganizowany i od rana wszystko sobie tam poukłada, to potem łatwiej wszystko wiadomo. No i jak i nie jeden robi, tylko wiecie, my się dzielimy pracą, nie? Z Danusią. Ja robię to, odkurzamy na spółę, gotujemy, no ja dzisiaj, akurat dzisiaj tak padło, że dzisiaj ja cały czas gotowałam, tak, nie? Bo ty musiałaś iść. Musiałaś z czego wyjść. Ja się bardzo cieszę, gdyż ja nie lubię gotować. A ja właśnie lubię i polecam się do kuchni. Dobrze. Nie tylko do gotowania oczywiście. To co jutro polecasz? Jakie menu jutro? Będzie ciężko. Nie, jutro. Jutro nie musimy się zbyt męczyć, bo... No tak. Ja jutro robię kotlety, moja mama coś tam robi, moja siostra coś tam robi do jedzenia, także jutro jest obiadek taki... No u mamy. Znów u rodziców łączony, każdy coś tam przygotuje i będzie wspólny będzie obiad. Wspólny obiad. No będzie fajnie. No i mamy już praktycznie weekendzik, można powiedzieć. Weekendzik. I co jeszcze? Na weekend właśnie nie mamy jakichś tam planów większych teraz. Nie. W najbliższym czasie też chyba raczej nie. Raczej nie. Wyjazdy to dopiero później. Później, ale to takie wyjazdy jeszcze. Nie dla przyjemności, tylko... Powiedzmy, że połączone, bo będzie wyjazd... No tak, połączone, no. Do nefrologa i przy okazji sobie skorzystamy, wejdziemy do IKEA, a też mieliśmy tutaj już duży znak zapytania, ponieważ ja ten zabieg miałam na 29 października, który został przełożony na listopad. No więc ten nasz wyjazd też stał pod dużym znakiem zapytania, a przynajmniej pewnie byłoby tak, że ja bym nie pojechała z Kajusią, tylko musiałabym tutaj kogoś innego zatrudnić, tak. Herbata pyszna. Ja uwielbiam, wiecie, herbatkę z cytryną. Ja lubię sobie tak chlipać, wiecie, taką gorącą herbatkę. Ja nie, ja wolę jak troszeczkę tak, jak jest gorąca, ale nie aż tak mocno. Ja mam mordę wyparzoną to tam. Znaczy, sorry. No. Wytnie się. Tak, wytnie się. Lubię sobie tak chlipać taką herbatkę. No. Ostatnio Kaja sobie takie fajne kupiła paluchy w tym. Przejmuję. Przejmuję władzę. No chyba tam są. Do Torunia, no. Ja paluch lubiłem skawińskie. Ale to z Krakowa to pamiętam. To są takie ziołowe, wiesz? Tak, te ziołowe. Teraz wam pokażę. To ja będę trzymał. To są z tej serii Emily in Paris. Emily w Paryżu. Tak wygląda pudełeczko. Pudełeczko, a zobaczymy, co jest pudełeczko, dlatego że one są już otwarte. My się tu porządzimy. Porządzimy się. Nie mówcie nic Kajusi. Tak, nie mówcie. Teraz wam pokażę, jak one wyglądają. I są bardzo fajne. Łasowe. Nie smakują. Przedał to ocenie. Ja też mam, patrzcie. I powiedz, jak smakują. Smakują ci? Bo one są, wiecie co? Z... Bardzo dobre. Chyba z rozmarynem. O mój rozmarynie. No są w ogóle nie mdłe. I wiecie co? Kruche, bardzo kruche. Zioła czuć. Od razu. One są, już ci mówię, dokładnie. Paluchy drożdżowe maślane z serem kozim i rozmarynem. O. No. Tam sera koziego pewno mało jest, bo to wiesz. No. Tak. Ale są bardzo pyszne i nie są przesolone. Bo ostatnio żeśmy jedli takie przesolone masło, rzeczy. Masło, ser kozi w proszku. Naturalny aromat. Drożdże, rozmaryn, mleko w proszku. Co jeszcze? Mąka ze słodu jęczmiennego. I już. O. Ale bardzo fajne. Dobre, ja nawet nie wiedziałem, że to jest takie dobre. No. Bardzo pyszne. Kruche, zioła, trochę soli, ale nie za dużo. Ja to chwalę zawsze. Taka kolekcja jest przekąsek teraz właśnie w Lidlu, z tej serii, gdzie to jest? Tutaj, Emily in Paris. No dobra, nie? Bardzo. Do tego herbatka. Do tego herbatka. Smak bardzo fajny. No. Można sobie takie paluchy kupić, nie? Tak. Bo teraz tak gościnnie żyjemy. Może będziemy w przyszłym tygodniu w Lidlu. Ja w ogóle, tak wam mówiłem ostatnio, ja do Lidla to uwielbiam chodzić. Jakoś tak mi ten sklep pasuje bardzo. Mi aż tak nie. No, a mnie znowu bardzo. I tak fajnie się czuję w Lidlu i takim... Uważam, że to taki lepszy sklep jest taki. Bo każdy sklep ma swój urok, nie? Tak jak na przykład knajpki różne. Taki ma klimat swój, nie? To tak samo ten ma klimacik. No i teraz tak posiedzimy. Wczoraj mi się udało skosić ten ogród, bo wam mówiłem, że idę do pracy, że nie wiadomo, czy później będziemy nagrywać. No ale mieliśmy, nie? Awarię. No właśnie. No, mieliśmy awarię i kurczę i
No i niestety nie uruchomiłem później kosiarki, nie słyszałem taki jakby kamyczek wpadł, bo było takie mocne, takie buch i przestała działać kosiarka, ale mam tu takiego znajomego, co mnie pomoże i tak, dzisiaj chyba do niego pójdę. Tak, nasz sąsiad zresztą, no. Bardzo pomocny człowiek i właśnie w każdej sytuacji tutaj można na niego liczyć, tak, nie? I to jest taki człowiek, wiecie, skromny, bardzo serdeczny, bardzo pomocny, nigdy nie odmawia i on jest z tego znany, że po prostu nie tylko my korzystamy z jego usług, bo to jest tak zwana złota rączka, nie? Ja na przykład z prądem nie zrobię, bo się boję, a po drugie się nie znam. Więc... Tak, ale tutaj nawet są takie sąsiadki samotne, starsze panie na przykład, to on bardzo często właśnie też tam, a to im trawę skosi, a to coś tam pomoże w ogrodzie, także taki naprawdę bardzo, bardzo pomocny człowiek. Dlatego my też czasami tam prosimy go o jakąś pomoc drobną, wiecie, żeby w czymś tam nam pomógł. Też Tomek na przykład nie wszystko może zrobić, bo albo się na czymś może nie znać, albo po prostu nie mamy takich narzędzi, albo ograniczenia, tak, no. Albo tak jak na przykład elektryka, no to my się za to nie w ogóle nie ruszamy. Nie. Ojejku, mi coś źle wpadło. No to no, elektryka, no to tak, wiadomo. To wiecie, taki sąsiad to jest skarb. Ja bym tak to podsumował. Naprawdę tak, no skarb. Bo praktycznie we wszystkim, nie? Może tutaj nas wesprzeć. Gdzieś tam na przykład wysoko na drabinę ja nie wejdę już. A on bez problemu zdrowy jest, także wejdzie, mogę go poprosić. I wiele razy się przekonałem na przykład, że mimo, że ma swoje zajęcia, później ma swoje pasje, które rozwija, to wiecie, nigdy mi nie powie, że wiesz co, a dzisiaj nie dam rady, a później go będę widział, że szedł po ulicy. Nigdy, nigdy mi tak nie. Przekonałem się, że właśnie jak go poproszę, wiesz, o coś, to on zawsze, jak jest wolny, to zawsze chętnie pomoże. No. To jest, kochanie, to jest ten sąsiad od gruszek, co nam w wakacje gruszki dał. A, właśnie, ale to jest były on. Pyszne. Były bardzo, bardzo, bardzo były pyszne. No, pyszne te gruszeczki. Właśnie. I on sam z własnej inicjatywy. Tak, z żoną nazbierali i nam tutaj. Tak, kiedyś mi powiedział, ja mówię, że tam mu zawsze, wiecie, no, trzeba się odwdzięczyć i trzeba zapłacić, nie? Tak, na małe piwko. Na jakieś piwko. No, to mi powiedział, dobra, następnym razem tam. No, nie wziął wtedy ode mnie nic ostatnim razem, jak mi pomagał. No, także fajny, fajny. I w ogóle w rozmowie bardzo fajny człowiek. Ja w ogóle tak, lubię wesoły. Ludzi wesoły, zna się na żartach, taki pogodny. I druga sprawa, człowiek z pasją, a ja lubię ludzi z pasją. No, bo są bardzo interesujący tacy ludzie. Tak, on ma naprawdę taką pasję od wielu lat już tutaj. Nie. O, tak będę trzymał. A ja tak nie lubię, bo jesteśmy tacy, o. Ja wolę tak, o, na wprost bardziej. O, no to dobrze, to trzymaj. Dłuższa ręka sprawiedliwości. Dłuższa. Także dzisiaj tak, wiecie, luzik, bluzik, no. Tak, dzisiaj na luzie, tak wiecie. Nie musimy zawsze na jakieś tam poważne tematy. No nie, gadamy na poważne tematy, ale nieraz to jest po prostu tak, żeby porozmawiać, żeby się zobaczyć, wy zobaczycie nas, my zobaczymy wasze ten. Właśnie my mamy z tym gorzej, każdy chyba twórca, nie? Na YouTube, że no nie zna swojej widowni. No nie. Chociaż tutaj było kilka razy, ja mówiłem, taką akcję robiłem, pamiętasz, że kto chce, to niech wyśle zdjęcie na maila. Z tych naszych stałych widzów. I dwie osoby wysłały. No i to jest bardzo miłe. I później, jak już razem zaczęliśmy właśnie też nagrywać, to też kilka osób nam tutaj się podesłało. Przedstawiło, pokazało. I to było fajne. Tak, także parę osób wiemy, jak wyglądają. Mamy też z kilkoma osobami kontakt taki właśnie prywatny, taki wiecie, mailowy. Także czasami lubimy się też powymieniać mailami po prostu, albo czasami ktoś pisze do nas na Instagramie. No i chyba najmniej korzystamy z tego naszego wspólnego Facebooka, powiem wam szczerze. On jakoś tak, coś tam też mnie gra z tym Facebookiem, coś tam jest nie tak, nie wiem czemu. W każdym razie jak już komuś łatwiej, to może maila wysłać, albo po prostu na Instagramie, to wtedy też ten kontakt jest taki łatwiejszy niż na tym fejsie, bo tam trzeba się przełączać, a to no, wiecie, kombinacje. Ja na Instagram to tylko wchodzę po to, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś wiadomości od stałych widzów. Właśnie. Tak, jakoś tak nie z używam. Tymi właśnie społecznościówkami mamy, tak, nie? No ale w razie czego jesteśmy. Wczoraj były Julki urodziny. Dziękujemy wam bardzo pięknie za wspaniałe życzenia tutaj w kierunku Julii.
Na pewno było jej miło, bo wiemy, że ogląda czasami vlogi, czasami czyta komentarze, także bardzo Wam, kochani moi, dziękuję za wszystkie ciepłe słowa w kierunku Juleczki. No, także już wkroczyła w ten kolejny etap w życiu, w dorosłość, można powiedzieć. Tak. Chociaż powiem Wam szczerze, że Juleczka nie wygląda na 18, nie. Wygląda na mniej, ale to dobrze, bo będzie długo... To młodość zachowywała, tak, i wyglądała młodziej. Dokładnie tak. Także tutaj ciągle powtarzamy, że na Julkę czekamy, jak tylko będzie chciała, to jest zawsze u nas tutaj mile widziana, zawsze drzwi są dla niej w naszym domu otwarte. My właściwie żeśmy się tak polubili, zwłaszcza Danusia, wiecie, tyle serca i daje, bo ja widzę, pamiętam, jak Julka odjeżdżała pierwszy raz, to ja nie wiedziałem, co się stało, wracając z pracy, zobaczyłem Danusię na balkonie i widziałem, że była zapłakana. Co myślę, Jezus Maria, co się stało? Nawet nie przeszło mi przez myśl, że to właśnie za Julką tak zatęskniła. No i ja też bardzo ją polubiłem. To znaczy, ja jestem taki, wiecie, ostrożny na początku. Najpierw muszę poznać, a później jak była u nas dwa tygodnie, nie? Dwa tygodnie, no to ją też się z nią tak polubiłem, że właściwie jak Julka już pojechała, to ja szłem do pokoju Kingi i zamiast mówić Kinga, to ja mówiłem, Julka, a widziałaś? I za chwilę sobie myślę, kurde, przecież jej nie ma. Także wiecie, to też jest taki znak, że jednak się zżyłem i chciałem z nią porozmawiać. Tak, wszyscy się zżyliśmy, nie tylko my tutaj, ale również tam moja mama i ja zawsze roztrzepana do Was taka przychodzę. Ja też, taki roztrzepany właśnie. No i wracając do Julki właśnie, to jest taka fajna dziewczynka i jeszcze gwoli wyjaśnienia tutaj, bo ktoś pytał też ostatnio, kto to jest Julka, bo tak od czasu do czasu takie komentarze się pojawiają, bo nie wiadomo, że nie wszyscy wszystko muszą oglądać, każdy nasz vlog. Julka to przyjaciółka mojej córki Kingi, znają się od ładnych paru lat. No i tak od jakiegoś czasu tutaj Julka do nas zagląda. Ostatnio była w wakacje na dłużej i stąd, wiecie, to jest takie, przyjechała na pierwszy raz na 2 tygodnie i no, ja się tak zżyłam z nią, że wiecie, dla mnie to Julka jest jak po prostu taka jeszcze jedna córka. No, jeszcze jedna córka, i tak. Jak odjeżdżała, no to ja już po prostu się rozkleiłam. Potem, wiecie, cały dzień już był taki, no, kiepski i czułam, że brakuje mi jeszcze jednej osoby w domu, tego członka rodziny. Tak. No i za drugim razem, jak Julka była jeszcze w te same wakacje, to samo. Była chyba w około 10 dni u nas. Tak jakoś, nie 10. I jak odjeżdżała, to od nowa to samo. I wiecie, to jest taki ból w sercu, nie? Że ktoś bliski odjeżdża, że nie wiadomo, kiedy się teraz zobaczymy. No i za każdym razem to jest taka właśnie... taka pustka, jak ta osoba odjeżdża, i taka tęsknota, i jedna wielka nie wiadomo, bo zastanawiamy się, kiedy znów będzie kolejne spotkanie. Wiadomo, że to spotkanie będzie, ale zawsze nie wiadomo kiedy, i dlatego człowiek chodzi potem taki smutny i no i brakuje po prostu. No najpóźniej przyjedzie do nas, najpóźniej, no to tak jak myśmy się umawiali. W okolicach świąt. Albo na święta, albo po świętach. Ale jak się uda, to wcześniej też przyjedzie. No też zobaczymy. No nie teraz będziemy... ma naukę i wiesz. No wiadomo, bo Julka się do matury przygotowuje, no to wiadomo, że musi poświęcić tutaj swój cenny czas na naukę, na jakieś powtórki, na to, żeby jak najlepiej się przygotować do tej matury. Na pewno będziecie razem z nami za nią trzymać mocno kciuki. No, no pewno, tak, że tak będziemy trzymać. Także ten rok będzie już taki dla niej... No ciężki, można powiedzieć. Cięższy. No ale będziemy, ona o tym wie, że my ją wspieramy. Bo za chwilę będą próbne matury, także już będzie jakiś tam stresik, nie? To stresik zawsze jest niepewność, ale ona o tym wie i że to jest taka szczera energia. Ja ją polubiłem przede wszystkim za skromność. Tak. Że ona jest taka skromna, że to nie jest dziewczyna, tak jak dzisiaj widzimy młodzież, nie każda, żeby nie było, że generalizuje, bo nie każda jest taka. Ale tacy starzy malutcy, nie? No. Takie przemądrzałe gówniarze. A tutaj jest zupełnie co innego. Tak skromna i tak, Danusia powiedziała, fizycznie w ogóle nie przypomina 18-latki. No, znacznie mniej. No i o to chodzi, wiecie. Bo czasami faktycznie, jak widzimy młodzież na ulicy, wydawałoby nam się, że to jest osoba po 20, a okazuje się, że to jest 15
szesnastolatka, dokładnie, no to coś dokładnie. Jest nie tak jednak, nie? No, no. A tu wiadomo i wygląd, i ubiór, i zachowanie, no można się pomylić. No, można właśnie. Się pomylić, że ma za 25, a ono ma 18. Tak, właśnie tutaj też znam taką jedną osobę, po prostu to już się chyba w głowie poprzewracało nie tylko tej dziewczynce, ale i rodzicom, bo zezwalają na taki wygląd. Wiecie, ja nie jestem jakaś tam czepialska, ale każdy wiek ma jakieś tam swoje zasady, tak mi się wydaje tak, przynajmniej. I jako dziewczynka, ona jest chyba nawet 15-letnia, bo ona jest rok młodsza chyba od mojej Kingi. Po prostu rok wcześniej poszła do szkoły, ale jej makijaż na co dzień, jej ubiór, no wzbudza naprawdę dużo... Nawet wiem, o kim mówisz. Duże kontrowersje. Tak, ja też to widziałem. Duże kontrowersje, bo wiecie, faktycznie później na przykład taki młody chłopak, dajmy na to, no młodziutki, nie? 20 lat. Pójdzie do jakiegoś klubu nocnego czy dyskoteki i akurat tam będzie taka osoba, jakimś cudem ją wpuszczą, ale będzie, dałem przykład. No i później, wiecie, poważne oskarżenia, nie? Bo to nie jest, że wykorzystał, że obiecywał miłość, a wykorzystał w inny sposób, bo tu chodzi o to, że później się okazuje, że ma zarzuty, że niepełnioletnią wykorzystał, nie? A on na przykład nie wiedział. A taka rozwiązłość i w wyglądzie, i w zachowaniu, to tylko szkodzi. Szkodzi bardzo. Mnie się też to nie podoba. Tak, myślę, ja że też wielu... nie lubię takich zachowań. Ja się bardzo cieszę, że moje dziewczyny bardzo długo... znaczy, teraz mówią, że najpierw o Kai. Kaja zachowuje bardzo długo swoją dziecięcość. Wiecie, lubi się czasami jeszcze pobawić figurkami. Nie ubiera się nie wiadomo jak, nie maluje się. Maluje się jedynie jak jest na przykład jakiś tam dzień wolny, czy jakaś impreza, czy... tak dla żartu, dla zabawy tak, raczej. Czy jakiś tam Halloween, czy coś, no to wiecie, tam sobie pomaluje, czy coś tam na twarzy namaluje, no okej. Okay. Ale do szkoły absolutnie nie ma takiej w ogóle możliwości. Nawet ona sama tutaj nie wydziwia, nie wymyśla, nie wiadomo czego, żeby... Trzyma się przepisów szkolnych. Tak, też. Oczywiście, jak najbardziej. Jest taka zdecydowanie przepisowa, że jak czegoś nie wolno, to nie wolno. Trzeba się umieć dostosować do różnych sytuacji życiowych. Jest nauka, jest środek tygodnia, ubieram się stosownie do szkoły. Jest weekend, mogę coś tam zaszaleć, nie wiem, coś innego sobie ubrać, pobawić się załóżmy tą modą, czy tym makijażem, okej. Ale muszę zachować właśnie tą taką regułę, że jest nauka, to jest, wyglądam zwyczajnie jak normalna nastolatka. Jest święto jakieś szkolne, no to muszę też się dostosować, ubieram odpowiedni ubiór, ubieram białą koszulę i ciemne spodnie albo granatową spódniczkę czy czarną, także no tutaj staram się, żeby akurat tego dziewczyny przestrzegały, że bardzo starasz właśnie, że kiedy trzeba, to muszę spoważnieć, kiedy mogę wyluzować, no to jestem bardziej na luzie, nie muszę tam kumpela. Wiecie. Mama kumpela. Natomiast jeśli chodzi o Kingę, to tak samo długo była taka, wiecie, też bardzo długo właśnie bawiła się różnymi swoimi tamtymi figurkami, bo ona w ogóle od początku nie lubiła lalek, żadnej lalki. Jak widziała lalkę, to ją obrzydzenie brało, ale bardzo interesowała się przede wszystkim zwierzętami, końmi, psami, to w ogóle zawsze na pierwszym miejscu. Lalki były fuj, w przeciwieństwie do mnie, bo ja z kolei uwielbiałam lalki, czy to Barbie, czy to Bobasy. W każdym razie Kinga właśnie zwierzątka i duża część tych zwierzątek została do tej pory u niej na regale, na półce stoją po prostu jako, wiecie, jako ozdoba, no, zdobią pokój. I bardzo, bardzo się cieszę właśnie z tego, że ona również bardzo, przez no, dłuższy okres tej swojej dziecięcych lat korzystała z tego, że jest dzieckiem, że mogła się bawić, nie wiem, do 14, do 15 roku życia, lubiła jeszcze tam takie rzeczy. Ja się też długo bawiłem. Dziecięce. Długo nie zwracała też uwagi na ubiór. Jak wiecie, teraz nastolatki już tam się stroją, ona też już teraz inaczej się ubiera.
Ale wcześniej tam wystarczyło, że luźny dres założyła, luźną koszulkę, w tym się czuła najlepiej i no i ja też jej nie zabraniałam, nie kazałam jej, słuchaj, jesteś dziewczynką, musisz zaraz zakładać sukienki, musisz być piękna jak dama. Nie, właśnie pozostawiałam jej wolny wybór. W takim sensie, że właśnie jeżeli lubisz dresy, proszę bardzo, ubierz się w dres. Nie musi ten dres być różowy, bo nawet powiem Wam szczerze, że tego koloru też nie lubiła. Ona bardziej takie lubiła chłopięce kolory, można powiedzieć. Natomiast też zawsze starałam się uczyć ją tego, że trzeba zawsze przestrzegać tych zasad, że jeżeli jest święto właśnie w szkole, to trzeba się ubrać na galowo, czy zakończenie roku ubieramy koszulę, a jeżeli idziesz do szkoły, no to... Nie każdy mamy tak robią. Tak, no nie każdy. No widzieliśmy, no, niestety tak, widzieliśmy. Tak. A jeżeli jest właśnie... Dzieci w adidasach, w dresach. No zgadza się, nieraz faktycznie to aż się tak źle na to później, patrzy. Później mama po niego przyszła, tak samo wyglądała. Ale to wiecie, to nie jest kwestia tego, że ktoś jest biedny i go nie stać na to, żeby kupić koszulę. Nie. Bo teraz można iść do lumpeksu, kupić ciemne spodnie czy ciemną spódniczkę. Koszulę też można znaleźć za grosze. Tak, to nie chodzi o to, żeby zaraz dziecko stroić w nie wiadomo jakie tam suknie balowe. No, żeby wyglądało, że się schludnie, po tak, prostu schludnie. No. Czysto schludnie i żeby dostosować się zawsze do sytuacji. Ale najważniejsze, że twoje córki, zwłaszcza Kinga, nie, już przecież 16 lat, no tak, to w jej wieku, no to już się interesują chuliganerką, a ją w ogóle nie ciągnie. Nie, nie ciągnie i ją. W ogóle, ogóle nic, kompletnie. Możecie się teraz ze mnie pośmiać lub nie, w każdym razie moją córkę nie ciągnie do alkoholu, do papierosów, do narkotyków, to już w ogóle nie wspomnę. Możecie powiedzieć... A tam, co ty gadasz? Każdy próbował, każdego ciągnęło, ale nie, akurat w tym przypadku. Tomek może nawet też potwierdzić, że naszych dziewczyn nie ciągnie do takich rzeczy. Ja jej nawet powiedziałem, że mówię, słuchaj, ja tyle lat paliłem, 24 lata papierosy. Mówię, i wiesz, jak jest ciężko? No wiem, jak jest ciężko. I tak w obecności oczywiście Danusi, nie? Za jej plecami jakieś tutaj sztuczki próbuje robić. Parszywe, tylko w obecności Danusi. Mówię, słuchaj, mówię, no widzisz, oduczyłem się, mówię, teraz sobie chmurki puszczam. Chcesz spróbować takiego elektronika? Mówię, chcesz zobaczyć? Mówię, a, spróbuj. Wiecie, taki dawałem. Ona mówi, weź, mówi, nie, mnie to nie interesuje. Nie, ale wiecie co, gdyby nawet popalała, nie? To wydaje mi się, że wyczulibyśmy to, bo my nie palimy. No, w ogóle nie. Śmierdzą papierosy, zaraz bym wyczuł. Nie palimy, także wyczulibyśmy na 100%, bo to ten zapach wchodzi wszędzie. Ale lubię, często by wychodziła, nie? A to się przewiecić, a to się przejść. Nie. A ona nie, po prostu, wiecie, ja co się cieszę, że Danusia ma takie córki, bo to jest duży sukces już. Bardzo duży sukces, bo młode osoby, które w szkołach średnich, w liceach, w technikach, jak tamtędy przechodzę nieraz koło szkół, to widzę, wszyscy ze szlugami. Albo elektroniki, nie? Ale najczęściej no bo to szlugi. Tak jest. To wiecie, później takie dziecko, taka młodzież, no co on ma w głowie? Siedzi na lekcji, zamiast się skupić, to jemu się chce palić, nie? Drugiemu piwka się chce. To już nie ten umysł, on ma wtedy już umysł człowieka uzależnionego, chorego i jak się ma skupić na nauce, jak mu się jarać chce. Także tu się naprawdę bardzo, 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 bardzo cieszę. O, a ja tutaj podtrzymam, a damy się sobie herbatki i się napiję. Także ja to, gdybym ja miał na przykład mieć dzieci, to bym sobie życzył takich dzieci właśnie. Naprawdę. Ja nie cukruję Danusi, bo ona o tym wie, że ja nawet w stosunku do niej takich rzeczy fałszywych nie uprawiam. Tylko po prostu, gdybym miał, zdarzyło się, że miałem już wcześniej dzieci, to te dzieci chciałbym, żeby były właśnie takie. No to jest połowa sukcesu. Nie muszę go pilnować, nie muszę go przysłowiowo gonić do nauki, jak to się dawniej mówiło, że rodzice gonią do nauki, bo jak nie pogonią, to się dziecko uczyć nie chce. Tutaj nie ma takiego problemu w ogóle. Na przykład Danusia poszła do pracy, ja gotowałem obiad, to było wszystko na pamiętasz, na mojej głowie. Obiad był ugotowany i tak nadsłuchuję? Co, ona sama do siebie gada? Podchodzę tak do pokoju, bo ona ma zawsze drzwi otwarte, nigdy się tam nie zamyka, nie wiadomo co tam robi. Drzwi są otwarte na oścież i patrzę, a Kinga powtarza materiał z książek na głos. Co mi się, kurczę, a są takie dzieci, które no jakbyś nie pogoniła, no to nie ma. Ale wiecie co, bo to też ani może... nie siedzi przy komputerze za dużo. Bo to też może być tak, że ktoś pomyśli,
ale tam jakieś były, nie wiadomo, co się działo w tym domu. A u nas chodzi o to, że nie było nigdy żadnych kar, żadnych takich, no nie. Powiem wam szczerze, no nie, nigdy nie stosowałam takich metod. To przyznam się, że to jest bardziej takie, można powiedzieć, wychowanie bezstresowe. Aczkolwiek dziewczyny zawsze miały też wpajane, co można, czego nie można. Ale nigdy nie miałam jakichś tam, powiem wam szczerze, problemów, żeby mi przysparzały, żeby, wiecie, żebym musiała jakieś tam kary stosować czy coś, że nie będziesz miała telefonu przez tydzień, czy tego typu. Zawsze, nie wiem, starałam się dużo tłumaczyć, rozmawiać z nimi. I wydaje mi się, że w naszym przypadku to akurat zdało egzamin i dziewczyny no, są jakie są. Wydaje mi się, że są dziećmi ułożonymi i grzecznymi po prostu. No. Tak, w porównaniu także do porównania. Tak, jak porównywałam, na przykład ktoś mi tam opowiadał, jakie mają niektórzy problemy z dziećmi, to ja robiłam zawsze wielkie oczy, bo u nas czegoś takiego nie było. Może to trochę źle brzmi, jak wam o tym opowiadam, może jakieś... tutaj pomyślicie sobie, że się przechwalam czy coś, no nie, bo tak po prostu nie. Temat dzisiaj poszedł, także jeżeli ktoś tak może poczuł, to nie chciałam, żeby to tak wypadło akurat. Ale to nawet nieprawda jest. Taka prawda jest taka, jak my mówimy. Dlatego my do tego wracamy, bo to jest niesamowite, to każdemu rodzicowi życzyć, tak. Tak, no a jak jest rodzic, no to wiadomo, że dziecko jest w jego życiu najważniejsze i zawsze chętnie o tych dzieciach opowiada, cokolwiek by się nie działo, także no... Wydaje mi się, że to jest normalne, że się lubi, że człowiek, że rodzic przede wszystkim lubi o swoich dzieciach opowiadać, rozmawiać. Mówią, najczęściej ludzie też mogą nas odebrać tak, że ty jako rodzic, jako mama, no to wiadomo, że zawsze będziesz mówiła dobrze o swoim dziecku. Ale owszem, to tak jest, ale w naszym przypadku, tak jak ja obserwuję i zacząłem żyć z Danusią pod jednym dachem, no to tu nie jest, że matka mówi sztucznie dobrze o swoim dziecku. Tylko tu właściwie tak jest. Mało widziałem takich przypadków, żeby tak było, wiesz? I to właściwie samotnie wychowująca matka w pewnym sensie, nie? Bo zawsze wszystko na twoich barkach było i to ty musiałaś wszystkiego doglądać, nie? Tak, zgadza się. Że całe codzienne życie, wychowanie i szkoła, i wikt, i opierunek, wszystko robiłaś ty. No to jeśli jeszcze to dodać do tego, że samotnie wychowująca matka, no to jest po prostu wymarzona sytuacja. Ale też, żeby nie było, Tomek, bo ja wiem o tym, że nie jestem mamą idealną, że chyba nawet nie ma takich, nie ma dzieci idealnych, nie ma rodziców idealnych. Zawsze się tam znajdą jakieś, wiadomo, znaki zapytania, jakieś... niedociągnięcia, zawsze człowiek czasami przemyśli różne sprawy i dopowiada sobie, tu mogłam tak postąpić, tu mogłam coś lepiej zrobić, coś więcej, coś bardziej, także nigdy nie ma na 100%, że człowiek jest idealnym rodzicem, nie. Bo za takiego rodzica się absolutnie nie uważam. Staram się na tyle, na ile umiem, na ile potrafię, na ile, nie wiem, mogę sobie coś tam wyobrazić i no i uważam, że chyba nie jest najgorzej, no tak jak tutaj nawet Tomek. Tak. Ja mówię tak, wiecie, obiektywnie, to, nie fałszywie. Ale po prostu... to tak, no nie wiem, nie chciałabym, żebyście mnie jakoś tam w tej kwestii źle odebrali. Nie. Dobra, może zmieńmy już temat, żeby faktycznie to Na pewno nie, bo my nie kłamiemy, bo kłamstwo ma krótkie nogi i wiecie, tak żeby powiedzieć, no dobra, ale macie jakieś takie z dziećmi problemy wychowawcze? Absolutnie. Tutaj nie ma czegoś takiego jak problemy wychowawcze. Nie ma. Nie istnieją. Jak się chodzi po innych domach, obserwuje się, tak jak ja wam zawsze mówiłem, zawsze byłem blisko ludzi, czyli lubiłem z nimi rozmawiać, wysłuchiwać ich i być blisko ich problemów, uczyć się też od nich. No to w niektórych rodzinach dobrze się uczy, no ale co z tego, jak już papierosy pali, wino pije. Ale dobrze się uczy. Co z tego, że nie pali, nie pije, na dyskoteki nie chodzi, jak się uczyć nie chce. Albo pyskuje matce, albo to, albo tamto, albo różne inne sprawy. Coś za coś. A w tym przypadku, no to jest sprawa idealna po prostu. No, ale nie, dobra, już nie mówmy, bo tak jak powiedziałam, ani ja nie jestem idealnym rodzicem, ani nie ma takich rodziców idealnych, ani nie ma dzieci idealnych. Co nie zmienia faktu, że moje córki dla mnie są po prostu najważniejsze na świecie. Nie ma dla mnie osób ważniejszych.
to one są zawsze, cokolwiek by się nie działo, zawsze dzieci powinny być na pierwszym miejscu, cokolwiek by się nie działo. Oczywiście Tomek, nie? Tak, no rodzice są, wiadomo, że są bardzo dla mnie ważni też. Tomek jest oczywiście obok moich dzieci też bardzo ważną osobą w moim życiu. Bardzo dużo mi pomógł, bardzo dużo dobrego wniósł do mojego życia, za co mu będę wdzięczna zawsze. Zawsze, ale wiadomo, że nie będę... Ty też. Nie będziemy tutaj sobie co chwilę tego powtarzać, bo o tym wiemy po prostu. Wiemy, jak było wcześniej, wiemy, jak jest teraz i jesteśmy sobie nawzajem wdzięczni za to. No tak. I na pewno sukcesem tego, że człowiek potrafi się dogadać, pielęgnuje tą swoją, powiedzmy, miłość też na co dzień, jest też to, że my się przyjaźnimy. No właśnie. Nie mamy przed sobą, nie mamy przed sobą tajemnic. I nie chcemy mieć wolnej przestrzeni. Że ja się dzisiaj wyłączam, proszę do mnie nic nie mówić, bo ja dzisiaj znikam na pół dnia, nie chcę nikogo widzieć. Nie ma czegoś takiego. Jak tutaj pan profesor Lech Starowicz kiedyś też cytował, ja oczywiście tych słów nie przytoczę dokładnie, bo nie mam tego tych słów w głowie. W każdym razie to jest coś na zasadzie, że miłość może się po pewnym czasie wypalić. To takie, wiecie, zauroczenie pierwsze. To takie wielkie boom. A najważniejsza w związku jest też przyjaźń właśnie. Bo przyjaźń będzie trwać wiecznie. Przyjaciel przyjaciela nigdy nie zawiedzie, nigdy nie zdradzi. O to chodzi, żeby właśnie oprócz miłości, żeby przede wszystkim w związku była też przyjaźń. Tak, bo jak właśnie tak Danusia mówi, faktycznie tak jest. Tak mówisz dobrze, kochanie. Bo ta pierwsza, zwłaszcza młodzieńcza, jak ktoś ma tam 20 lat i bum, wybuch tej wielkiej miłości, a miesiąc, dwa, trzy, pół roku... Tak, po jakimś czasie, po krótszym jest, lub dłuższym, opada ten taki... Tak, opada, to jest szara rzeczywistość. Tak. Chociaż nas też posądzali, że... za parę miesięcy to... Kochamy się bardzo. Bardzo nic nie zmalało. W każdym razie... I staramy się, żeby tak zawsze starajcie było. Starajcie się też, kochani, pielęgnować, oprócz tej właśnie miłości, starajcie się pielęgnować waszą przyjaźń, żeby tutaj dbać o to, żebyście wiedzieli tak na 100%, że zawsze w każdej sytuacji możecie na siebie liczyć, możecie na sobie polegać. Tak. Że cokolwiek by się nie działo, to wiem, że jak pójdę do Tomka, to on mi pomoże. On mnie wesprze tak na tyle, na ile będzie mógł. Na ile będę mógł. Tak. Na ile będę potrafił. Tak samo było w temacie, jak my was prosiliśmy, bo mamy starszych widzów, którzy mają staż na przykład 45 lat, nie? No. To jest dopiero staż małżeński. Dlatego my was kiedyś poprosiliśmy. Powiedzcie, jaka jest dla was była recepta, że razem wytrzymaliście tak długo, nie? Że jesteście i nadal się kochacie. I pisaliście przepiękne rzeczy i można się właśnie dość dużo nauczyć od człowieka z takim stażem. Tak. No, no to dobrze. Co? Kończymy przynudzanie. Tak, kończymy przynudzanie też. Pamiętajcie o tym, że ideałów nie ma. Nie ma idealnych związków, nie ma idealnych par, ale najważniejsze, żeby właśnie pielęgnować to codzienne, wspólne życie. To jest bardzo, bardzo ważne. Starać się. I przede wszystkim nie na siłę, bo ja muszę coś z siebie dać. No to musi być naturalne. No. Będę obsypywał kwiatami, a za miesiąc będzie awantura. Musi być coś takiego, żeby was przyciągało. Przyciągało. Za mordę. Trzeba to pielęgnować zawsze, wszędzie, w każdej sytuacji. Pamiętajcie o tym. Żegnamy się. Żegnamy nie przynudzamy już. Nie pijemy herbatkę i czekamy tutaj, aż Kajunia skończy swoje... Lekcje, tak jest. No to jeszcze trochę. Dziękujemy. Już niedługo w zasadzie. Dziękujemy za uwagę. Miłego wieczorku, dobrego weekendu. Dobrego i zdrowego weekendu. Tak. No. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tych, którzy są gdzieś tam na wyjazdach. Miło spędzają czas. Bardzo serdecznie wam dziękujemy też, że mimo tego, że gdzieś tam jesteście teraz na wycieczkach, na jakichś urlopach, to oglądacie, tak. Życzymy udanego pobytu. Życzymy, żeby właśnie ten czas teraz taki urlopowy był dla was bardzo korzystne, żebyście miło spędzali czas. Żeby pogoda ducha była i pogoda na niebie. Tak jest. A ci, którzy nas oglądają w pracy, to tam uważajcie, bo też nam piszą tutaj w komentarzach, że nas w pracy oglądają, to żebyście nie mieli nieprzyjemności. Tak jakieś. Jest. No. Dobrze, kochani, trzymajcie się cieplutko. Do jutra. Do jutra. Pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. Cześć. Pa.